Panie kapitanie, melduje kompania na zbiórce do apelu porannego. Kompania, Beszusz! Puszczi! Witam w kolejnym tygodniu, pięknie się rozpoczynającym i zapowiadającym, i spytam po żołniersku, o co tu kurwa jego mać chodzi w tym burdelu. O co tu chodzi? Machulski miał na to jedno zdanie. Porośli i się w dupach poprzewracało. Niektórym, albo mówiąc po wojskowemu, najebało prądu w kitę. Nigdy nie obciętą, ani nigdy nie przyciętą. Staluchom. Staluchom pierdolonym, którzy nie powinni mieć prawa wejść kurwa do żołnierza młodszego falą jako stalowcy. Ci, którzy byli wcześniej w wojsku, w porządnym wojsku, a nie kurwa w przedszkolu, to wiedzą, o co chodzi. A barany typu kurwa Głuch, Wieczorek i reszta pierdolców z plutonu dowodzenia, zjebanych łubów, niech popytają starszych służbą, co to znaczy. Kto ma prawo za dobrego wojska, nie za chujni obecnej, 9-miesięcznej przy zakładówki, kurwa. Żebym nie mówił, od poniedziałku, od kiedy rząd do łapy wzięli, mądrze wydatkować pieniądze, to liczyłem, że 22-letni koń jest w stanie zrozumieć, co to znaczy dobrze. A dla niego dobrze to się nakurwić i dym robić w kompanii. Barani łeb jeden z drugim. Wódka jest dla mądrych ludzi i piwo, a nie dla baranów. Barany piją wodę z koryta albo kwaśne mleko, najwyżej sraczki dostaną. Czas się zacząć szkolić, obywatele. Piękne zajęcia dzisiaj, Wieczorek z Głuchem i spółka. Czas się zapoznać. W planie, jak się nie zdążyliście zapoznać do tej pory, co tam w plutonie słychać, jakie będą zajęcia w przyszłym tygodniu, to ten zjebany bednarz wymyślił, no to tam jest napisane. Piękne zajęcia na pasie taktycznym, bo za dużo energii. Chodzą, szukają poprzedniego tygodnia, miesiąca, jak śnięci, wyśpią się kurwa za dnia, a później się kanarki we łbach lękną. I pierdy w dupie, z którymi nie wiadomo, co zrobić. Jak za dużo energii, to do kabiny. Tam se sklepać i robić swoje. Następny kwiatek wszedłem sobie do izby żołnierskiej, plutonu, do widzewa. Oczywiście ubrania robocze. Po co wynosić do szatni jakiejkolwiek? Po co przyjść z zapytaniem w piątek o 14:30 na apelu? Dowódco, co zrobić z roboczymi? Bo leżą na sali. Nikt nie wskazał miejsca przechowywania. Gdzie mamy to trzymać? W cywilkowni, w świetlicy, pod zdjęciem świętej pamięci Tomasza, czy może przy stoliku pod oficera? Nie, chuj, nikt nic nie powiedział. Jebo, pod wóz. Pierwsza szafka za drzwiami po prawej, czyja? Jarosza, kurwa, monetki zbiera. Numizmat! Numizmatyk się znalazł. Aby mu tych monetek nie zabrakło, jak będzie rzucał, kurwa, przy wyjściu z MON-u. A za miesiąc przyjdzie, bo roboty nie będzie miał. Przyjmijcie na starszego. A najgłośniej będzie krzyczał, jebać biedę. Jeden z drugim. Szuflada w szafce nie jest na zbieractwo monet. Parę jeszcze tam kwiatuszków się znajdzie. Wojciechowskiemu tłumaczy, od kiedy przyszedł do kompanii. Od września, końca, początku października, jak się zobaczyliśmy, żeby sobie wymienił szefa poduszkę. Nie, po co? Śmina takiej chujni. Fakir, kurwa, się znalazł. Syf, gdzie nie zajrzeć. Piżama na piżamie, wypiętrzona do góry, aż się poduszka przewraca. To, o czym mówię. Podkład taki, kurwa, na łóżku, ale zaczyna się od porządku właśnie. A jak zamiast porządku wali się wodę, to później taki efekt jest. Się wchodzi do izby drugiego plutonu, kurwa, z buciorka i klamka wyrwana w cholerę. Zaraz sobie porozmawiamy z zainteresowanymi, kto wchodził, o ile pamiętają, mam nadzieję. O ile pamiętają. Co robili, w jaki sposób i z jakimi skutkami. Służba dyżurna to samo, nie reaguje. No bo jak się nie reaguje w momencie, jak zaczyna się zagrożenie, jak Buda wchodzi do kompanii, albo najebani wchodzą pod wpływem,
i się ich nie izoluje, nie melduje się służbie dyżurnej, nie dzwoni się do dowódcy pododdziału, bo po co? Lepiej zadzwonić, pytać o wolne, kurwa, niż o to, co się w kompanii dzieje. To później co pozostaje, jak już chodzą z drzwiami? Do modlitwy! Do ordynariatu polowego dzwonić tylko, maila słać. Co ja mam robić? Kupę w kabinie numer 3, bo nic innego nie pozostaje. Pozostaje zrobić kupę i się okopać, białą chorągiew wywiesić. Bo nic innego. Bo po to jest służba, żeby reagować. Przed, a nie po. Po to już można popić wodą. I ogłosić, kurwa, abdykację i upadłość. A tak by należało zrobić w tym momencie. A ja się dowiaduję dzisiaj rano. Bo ciężko, jednego czy dwóch impulsów. Albo przedzwonić. Dowódco, proszę przedzwonić na kompanię. Sprawa pilna. I dzwonię. Po to mi dowódca brygady dał telefon służbowy. Bez limitu. Znaczy z limitem, kurwa. Bez darmowych minut. Zapłacę za to. Stać mnie. Chuj. Po to, żeby takich dwóch baranów dymu gorszego nie narobiło. Albo ktoś w odruchu Solidarności nie wpierdolił im. Bo już byli tacy fachowcy. Na kompanii. Ura bura, szef podwóra. Namierzyli go w kiblu. Jak mu wjebali, to chodził z fifami 3 tygodnie. I skończyło się burczenie. No ale jak jest przyzwolenie społeczne na to, żeby się chujnia działa, to tak właśnie się dzieje. Właśnie tak się dzieje. Także cudny pluton dowodzenia zaraz pod magazyn broni, pod plecakownię, plecaki wydam. Szef jedzie z brygady, bo miał tam pilną sprawę. Będzie za pół godziny. Broń, oporządzenie i widzimy się być może na obiedzie, a może na kolacji, którą wam kurwa dowiozę tam na wzgórze Elewa. Żeby żołnierz nie zarzucił, że nie zjadł kichy, nie zapchał i nie mógł kurwa pracować, budować IPO na przykład. Tam jest budowa schronów odkrytych i przykrytych. W dniu dzisiejszym akurat na to nie mamy środków. Ale za nic z IPO już co najmniej z 8 przeszło. I życzę sobie w dniu dzisiejszym zobaczyć wzorowo wykonany inżynieryjny posterunek obserwacyjny. Z ukryciem na drużynę i z ukryciem na wóz. Przyjadę, odbiorę. I dopóki nie przyjadę, to niech mi który kurwa pół nosa wysunie tylko z pasa taktycznego. To wasz szlak tam jasny trafi. Bo pamiętacie ostatnie kurwa miesiąc służby chwalebnej. To ta zmiana kodu była? Wieczorek, co masz do powiedzenia kolegom ciekawego? Co? Proszę? A głuch co ma do powiedzenia? Nieprawda. Naparli na was, wlali wam kurwa wódkę do gardła i kazali wam chodzić po kompanii i dymić. Nieprawda. Szczyt bezczelności. Ja się napiłem, czy plutonowy się nachlał? I namówił was do złego. O skurwysyny, patrzcie. Złapali, wleli dwa piwa i zadzwonili na żandarmerię, że najebany na kompanii jest, że trzeba go zgarnąć. Dwóch nas piło, ktoś nas podjebał, kurwa. Na tej zasadzie. Ludzie. To już szczyt bezczelności, kurwa. Galopujący. Pluton drugi. Plutonowi dowodzenia kłaniam się jeszcze raz za sprzątanie góry. Bo tam jak pałą się nie nagoni, no to niestety nie ma, kurwa. Dupy nikt nie ruszy, żeby kosz wypróżnić. Pluton dowodzenia się patrzy na służbę dyżurną. Służba dyżurna na pluton dowodzenia. A wszyscy mają to w głębokim poważaniu. Czytaj, we dupie. Po prostu. Jak nie zadzwonię, trzy chuje tam nie pośle na dół, jak zostanę dłużej, żeby dyżurny przyszedł, kosz wypróżnił. Nie ma. Anastazjologów nam nie potrzeba w kraju. Mogą wszyscy w pizdu wyjechać do Anglii i do Szwecji. Czemu? No bo taki poziom znieczulenia, że nie potrzeba głupiego Jasia dawać. Można ciąć na żywca, klastać lancetem. Anastazjolog niepotrzebny. Ma wolne, kurwa, wykorzystuje za dodatkowy dyżur. Pytania. Sprawy. Baczność, żołnierze zawodowi, występ. Służba zasadnicza do prawego, łącz. Kadra do środka, łącz. Służba zasadnicza w prawo, wzrost. W lewo przed palarnię, marsz.